Obserwujemy w Europie, iż niekorzystne, gwałtowne zmiany pogody, zwłaszcza w okresie przedżniwnym oraz w okresie żniw, mogą powodować olbrzymie straty, jeśli chodzi o produkcję rzepaku i jednocześnie powodują, iż w rejonach kontynentalnych, w rejonach uprawy, gdzie mamy do czynienia z bardzo wysokimi temperaturami, w lipcu, w sierpniu, czyli w okresie zbiorów, w okresie dojrzewania, możemy widzieć na polach, iż faktycznie rzepak jest uszkadzany przez silny wiatr, przez burzę, przez deszcz, a nawet grad. Od kilku lat tym problemem zajmujemy się również w Polsce. Jeśli chodzi o Europę, prowadzimy testy laboratoryjne odporności łuszczyn na osypywanie, jak również prowadzimy testy polowe. Tydzień temu nad regionem przeszła burza z gradobiciem. To, co możemy dzisiaj zaobserwować na polu, to odmiany, które ewidentnie wskazują na odporność na osypywanie oraz mamy okazję zobaczyć różnicę na produkcie, który jest bardziej podatny na tą niekorzystną cechę. Łuszczyna, ażeby została otwarta, potrzebuje siły zewnętrznej. W związku z tym cały proces otwierania łuszczyn, osypywania rzepaku jest procesem mechanicznym. To, co widzimy w głębi łanu, to mamy też rośliny zdrowe, ale gradobicie, które przeszło tydzień temu, już pokazuje swoje żniwa. Bardzo duża liczba samosiewów, praktycznie zielony dywan, to są wszystko nasiona, które zostały osypane tydzień temu na tym polu. W naszych doświadczeniach obserwujemy, że straty powodowane przez osypywanie mogą sięgać od 5 do nawet 50% plonu. Przy średnim plonie, jaki w tym roku zbieramy w przedziale od 4 do 5 ton, daje to niewyobrażalną liczbę, jaka jest narażona na marnotrawstwo. Testy laboratoryjne łuszczyn pobranych z naszych produktów oraz łuszczyn pobranych chociażby z odmian liniowych pokazały bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o siłę potrzebną do otwarcia. Różnica pomiędzy odmianą liniową a odmianą odporną na osypywanie była czterokrotnie wyższa. Odmiana Deca Exception, pomimo tego, że już przeszła jedno gradobicie, dalej zachowuje swoje właściwości. Jeśli dzisiaj w 33 stopniach Celsjusza, gdzie rzepak na okolicznych polach ma około 5% wilgotności, uderzamy tym rzepakiem, widzimy, że nadal łuszczyny się nie otwierają, są dalej odporne pomimo takiej niskiej wilgotności. To, co widzimy w dole łanu, przede wszystkim czysto, nie ma dużo samosiewów i bardzo dobra zdrowotność odmiany Deca Exception. We'll be right back.
wybierając odmiany zrestorowane systemu Ogura, takie jak DKX Storm, DKX Exception, DKX Sprit, wybierają Państwo produkt o podwyższonej odporności na osypywanie, zapewniający Państwu osiąganie najwyższych plonów, niezależnie od przebiegu pogody. 30 stopni, wiatr, tydzień po gradobiciu. Dekalb. Zasiej ziarno swojego sukcesu.